Portret to jeden z najpopularniejszych tematów w sztuce, wykorzystywany w niemalże wszystkich technikach plastycznych. Między innymi ze względu na sposób upozowania, liczbę przedstawionych postaci czy okoliczności powstania danego obrazu, można wyróżnić wiele typów podobizm realizowanych na przestrzeni kolejnych stuleci. W tłumaczeniu z języka łacińskiego protrahere oznacza wydobywać na światło dzienne. Tworzenie portretu niejednokrotnie stawało się dla artysty prawdziwym wyzwaniem. Jak pokazać nie tylko wygląd zewnętrzny, ale właśnie jak wydobyć coś więcej, to co jest ukryte głębiej, często celowo skrywane przed światem zewnętrznym. Sposób ujęcia postaci zmieniał się wraz z następującymi po sobie epokami, a wiele podobizn stylizowano na panujące aktualnie mody. Stąd też sposób upozowania Kunegundy z Brzozowskich Tomaszowej Ostrowskiej, pędzla Jana Chrzciciela Lampiego Starszego, tak bardzo przywołuje na myśl epokę antyku, do kultury którego odwoływali się artyści tworzący w dobie klasycyzmu. Obraz powstał najprawdopodobniej podczas 3-letniego pobytu artysty na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie w latach 1788-1791. Portretowana kobieta była żoną podskarbiego nadwornego koronnego i szambelana króla. Efekt końcowy dzieła zależy nie tylko od artystycznej wizji malarza. Istotną rolę odgrywali mecenasi, którzy fundowali realizację dzieła. Twórcy często musieli kierować się ich gustem. Portrety tworzyli także artyści, którzy jak Kazimierz Wojniakowski celowo wybierali postacie o charakterystycznych rysach twarzy, odbiegające swą urodą od przyjętych powszechnie kanonów piękna. Tworząc wizerunki pozujących mu modeli, nie ukrywał mankamentów ich wyglądu zewnętrznego, wręcz przeciwnie, uwypuklał je, ukazując tym samym indywidualne rysy poszczególnych postaci. Uznanym portrecistą tego okresu był również Józef Simler, artysta, który ukazywał modela na spowitym ciemnymi tonami tle, dbając o zachowanie jak największego podobieństwa fizjonomicznego oraz o drobiazgowe odwzorowanie jego stroju. Precyzyjnie malowane portrety z dbałością o najdrobniejsze szczegóły niestety zbyt mało odzwierciedlały cechy charakteru modeli. W dobie romantyzmu czołowy reprezentant tej epoki, Piotr Michałowski, tworzył zupełnie odmienne prace. Nakładana zdecydowanym ruchem pędzla farba, zdradzająca ślad wykorzystywanego narzędzia, wydobywała z ciemnego tła twarze wybranych przez artystę modeli. Zmęczone, wyrażające koleje ciężkiego życia twarze, pozbawione zbędnego filtra idealizacji, wydają się być bardziej autentyczne. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat Michałowski stworzył psychologiczne portrety, które zdradzają ukrytą głęboko ludzką tragedię, smutki dnia codziennego lub wręcz przeciwnie, radość i dumę z osiągniętych życiowych sukcesów. Symbolicznie portretowane postacie odzwierciedlały często dzieje naszego kraju. Mająca znamiona patriotyzmu twórczość Artura Grottgera klasyfikowała go w grupie przedstawicieli Polskiej Narodowej Szkoły Malarstwa Historycznego. Dominująca w wielu pracach artysty czerń miała być odzwierciedleniem ówcześnie panujących społecznych nastrojów. Swoją twórczością chciał jednak pobudzić narodowo-wyzwoleńcze emocje. Na studiach w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zawiązała się przyjaźń Artura Grottgera z Andrzejem Grabowskim, twórcą portretów wyróżniających się doskonałą charakterystyką modela. Sztuki piękne były również obszarem zainteresowań jego młodszego brata, Wojciecha Grabowskiego, wielkiej miłości jednej z najznamienitszych polskich artystek, Anny Bilińskiej-Bohdanowicz. Realistyczne portrety tej wybitnej polskiej artystki cieszyły się szczególnym uznaniem. Studium portretowe Bułgara wpisuje się w popularny pod koniec XIX wieku cykl przedstawień typów etnicznych. Ujęta z profilu twarz młodego mężczyzny oraz fragment ugrowego płaszcza wypełniają płótno, odcinając się od neutralnego, brunatnego tła.
Doskonałe operowanie kolorem i światłem wydobywa z monochromatyzmu barw tej kompozycji wyraziste rysy twarzy i lśniącą czerń włosów. Na odwrocie obrazu widnieje odręczna adnotacja siostry artystki Jadwigi Bilińskiej dotycząca autorstwa, daty i miejsca powstania dzieła. Kontynuacja portretu, choć odmienna stylistycznie, pełna weryzmu i trafionej charakterystyki, obecna była w twórczości wielu polskich monachijczyków. Warto wymienić w tym miejscu nazwiska chociażby Wilhelma Leopolskiego, autora Studium Portretowe Żyda, oraz Stanisława Dębickiego, który w 1886 roku namalował portret chłopa z Pokucia. Dziełem Aleksandra Gierymskiego, również związanego ze szkołą monachijską, jest wręcz naturalistyczny półakt Murzynki z doskonałym zestawieniem jasnego neutralnego tła i ciemnej karnacji modelki, będący jedynym tego typu przedstawieniem w dorobku artysty. Na kształt sztuki przełomu XIX i XX wieku, w tym powstających wówczas portretów, złożyły się ideowe i formalne zdobycze impresjonizmu, symbolizmu, tendencji ekspresjonistycznych oraz bogactwo secesyjnej stylistyki. Dodatkową jakością polskiego modernizmu, określanego także terminem sztuki młodej Polski, było dążenie do stworzenia stylu narodowego, poszukiwań inspiracji w rodzimym folklorze, zwłaszcza podkrakowskim, podhalańskim i huculskim. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby praca Władysława Podkowińskiego. Powstały w 1890 roku portret malarza Władysława Gościmskiego, w których artysta próbował przenieść na płótno zaobserwowane osiągnięcia francuskich dokumentalistów ulotnych wrażeń. W 1899 roku powstał portret doktora Gustawa Kadena, autorstwa Jacka Malczewskiego. Wizerunek krakowskiego przemysłowca i adwokata doktora Kadena znacząco odbiega od kanonu tego typu przedstawień. Kompozycję zdominowała ukazana na tle zgaszonej zieleni sylwetka młodego mężczyzny, zdająca się rozsadzać ramy obrazu. Pełna powagi twarz, o regularnych rysach, spojrzenie wytwarza dystans. Płaszcz, okolony obszernym futrzanym kołnierzem, założony na wizytowy garnitur oraz biel koszuli z zapiętą przy wysokiej stójce muszką podkreśla pozycję społeczną i materialną portretowanego. Dwa lata później, w 1901 roku w Krakowie, Stanisław Wyspiański, genialny artysta, wizjoner, o wszechstronnych zainteresowaniach i talencie, malarz, twórca sztuki użytkowej, dramatopisarz, stworzył rysowany wibrującą secesyjną, pełną ekspresji kreską portret wybitnej krakowskiej aktorki Wandy Siemaszkowej. Po mistrzowsku operując pastelem zaznaczył plamą nasyconego koloru istotne dla ukazania charakteru modelki partie obrazu, traktując niemal szkicowo detale jej bogatego scenicznego stroju. Artysta koncentruje uwagę na twarzy portretowanej, ujętej w bliskim planie z profilu, ukazując kobietę świadomą swej urody i talentu. Na odwrocie pracy aktorka zamieściła informację dotyczącą miejsca i czasu powstania dzieła. Około 1900 roku powstała seria niezwykle urokliwych portretów kobiet zamieszkujących różne rejony Europy. Władysław Ślewiński stworzył portret młodej mieszkanki Brytanii. Obraz powstał podczas trwającego 10 lat pobytu artysty w tym regionie Francji. Charakteryzuje go minimalizm użytych środków malarskich, wydobywających z neutralnego tła nieruchome postaci o przenikającym widza spojrzeniu. Jeden z czołowych przedstawicieli nurtu symbolicznego w sztuce młodej Polski, Edward Okuń, namalował pełen melancholijnej zadumy portret ujętej z profilu wiejskiej dziewczyny z kampanii La Ciaciara we Włoszech. Wyrazista i jednocześnie subtelna południowa uroda dziewczyny zachwyca połyskującą czernią spiętych włosów, świeżością śniadej karnacji, podkreślonych bielą i akcentem czerwieni. Teodor Axentowicz, artysta słynący z tworzenia subtelnych portretów kobiet z kręgów bogatego mieszczaństwa i arystokracji, był jednym z pierwszych młodopolskich malarzy zafascynowanych życiem huculów. Ich zwyczaje, wierzenia i studia portretowe, malowane często pastelem z etnograficzną wręcz dbałością o szczegóły stroju, pomimo oszczędnej kolorystyki, zachwycają walorowym modulowaniem koloru. Egzotyka i barwność huculskiego folkloru zawładnęły również malarstwem Kazimierza Sichulskiego.
Już od pierwszej podróży artysty w te rejony, odbytej w 1904 roku, kreślił niezwykłe portrety tutejszych mieszkańców. Folklorystyczne akcenty, tak charakterystyczne dla malarstwa młodopolskiego, znalazły wyraz także w twórczości Apoloniusza Kędzierskiego. Obraz głowa łowiczanki, półprofil zamyślonej dziewczyny o subtelnych rysach twarzy i nieobecnym spojrzeniu spuszczonych oczu powstał w trakcie jednej z wielu podróży po kraju, które dostarczały artyście twórczych inspiracji. Jej głowę zdobi chusta z kwiatowym wzorem, opadająca na czarny haftowany gorset założony na białą koszulę. Obwiedziona konturem sylwetka łowiczanki kontrastuje z tłem rozległego pejzażu malowanego rozmytymi plamami odcieni turkusu i zieleni. Portret chłopki to doskonały przykład wyjątkowego dzieła. Zgodnie z manierą Kochanowskiego portretowana kobieta została ukazana w profilu na neutralnym tle. Wyjątkowość tego dzieła podkreśla zastosowany monochromatyzm barw, nieczęsto spotykany w twórczości artysty. Natomiast malarzem pełnych salonowej elegancji kobiecych portretów był Alfons Karpiński. Obok martwych natur to właśnie malarstwo portretowe niemalże w całości zdominowało jego twórczość. Szeroki dukt pędzla, gama brązów, szarości i czerni, podkreślających jasne partie twarzy i rąk, charakteryzują malarstwo portretowe Stanisława Lenca, malarza świata warszawskiej finansjery, ludzi nauki i kultury. W portrecie Nikodema Budnego, przemysłowca i społecznika, za pomocą oszczędnych środków wyrazu określił status społeczny modela oraz jego cechy charakterologiczne. Konrad Krzyżanowski był jednym z głównych przedstawicieli wczesnego ekspresjonizmu w malarstwie polskim, autorem niezwykle sugestywnych portretów, odzwierciedlających emocje i stan ducha modela. W portrecie pani Dobki niespokojnymi, szerokimi pociągnięciami pędzla wydobył z mglistego tła tajemniczą, zjawiskową postać kobiety. Całą uwagę artysta skupił na jej twarzy, o regularnych, wyrazistych rysach i nieobecnym spojrzeniu pięknych, czarnych oczu skierowanym w głąb swojej duszy. Potraktowana szkicowo sylwetka oraz utrzymana w niemal monochromatycznej palecie zgaszonych brązów i jasnych ugrów kolorystyka obrazu podkreśla ekspresję dzieła. Ulubioną modelką Krzyżanowskiego przez lata pozostała jego żona Michalina, również malarka, uczennica artysty w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, którą ukazywał w stylizowanych, często ekspresyjnie deformowanych wnętrzach. Wizerunkom Michaliny nadawał nastrój intymności, w bliskich kadrach portretując wpatrzoną w swojego mistrza wierną towarzyszkę życia. Pod wpływem francuskich postimpresjonistów, w głównej mierze sezanowskiej stylistyki, pozostawała twórczość Romana Kramsztyka. Artysta jednak z tożsamym uznaniem zwracał się ku nowoczesnym prądom w sztuce, jak i tradycjom minionych okresów. Tworzył oparte na geometrycznych strukturach pejzaże, muzyczne spektakle oraz portrety. Ograniczoną do stanowanych odcieni błękitów oraz zieleni paletę barw intensyfikował głęboko rozprowadzoną bielą. Kramsztyk, poza serią portretów osobistości ze świata nauki i kultury, stworzył prace, w których uczestniczyły osoby z rodzinnego kręgu. Wielokrotnie portretował swoją żonę Bronisławę, którą darzył głębokim uczuciem. Jak sam pisał, w portrecie chodzi mi przede wszystkim o ujawnienie, o wydobycie treści malarskiej tkwiącej w modelu. Stąd pochodzi fakt, że portrety moje nie są właściwie tak zwanymi podobiznami, gdyż postać czy głowa ludzka jest w nich tylko ograniczoną częścią pewnej kompozycyjnej całości, ściśle podległą ogólnym rządzącym nią prawom. Inspiracje twórczością Cezana i francuskich postimpresjonistów można odnaleźć również w pracach Władysława Krzyżanowskiego, autora studiów portretowych, w tym własnych wizerunków. Twórczość Zygmunta Waliszewskiego, malarza, rysownika i scenografa, nie pozostała obojętna wobec ekspansji wpływów nowoczesnej sztuki europejskiej. W latach 20. XX wieku, kiedy na fali przyjaźni z grupą krakowskich formistów podejmował próby zgeometryzowania budowanych kompozycji, stworzył zespół portretów o ironizującym charakterze, jak w będącym trawestacją pracy Juliusza Kosaka portrecie księcia Józefa Poniatowskiego na koniu z 1923 roku. Na koniu, wstrzymaną w dłoni różą,
pozuje polski generał, minister wojny i wódz naczelny wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji, członek Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Wszystko to traci znaczenie wobec scenografii, w jakiej znalazł się portretowany. Na tle pałaców Jabłonnej, w otoczeniu put, których jedno dzierżąc w dłoni lustro przypomina księciu, aby nieustannie kontrolował swój nienaganny wygląd. Na drzewie zamykającym lewy bok kompozycji widnieje inicjał J wraz z wyrytym sercem przeszytym strzałą. Być może znak ten w połączeniu z postaciami wkomponowanych sylwetek stanowi symbol miłosnych rozterek portretowanego. Do jednych z najbardziej urokliwych przedstawień portretowych należą wizerunki dziecięce. Stylistycznie zmieniające się wraz z kolejnymi epokami plastycznymi, nieustannie niosły ze sobą ogromną dozę emocji. Autorem subtelnych, emanujących czułością portretów dziecięcych był absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Stanisław Klimowski. Z niezwykłą wrażliwością uwieczniał najmłodszych modeli, nadając swym pracom nutę dziecięcej niewinności oraz sielankowej atmosfery zatopionej w pastelowej palecie barw. W charakterystyczny dla swojego malarstwa sposób stworzył portret syna Jan Spychalski, nadając pracy ogromną dozę intymnego nastroju, purystycznej dyscypliny z uwzględnieniem pastelowej gamy barw. Od odległych czasów po dziś dzień powstają portrety ludzi sławnych i tych, którzy na zawsze pozostaną anonimowi. O jednych przeczytamy na kartach literatury, o innych dowiemy się więcej z obrazów zdobiących przestrzenie galerii. Wytrawny artysta potrafił wydobyć coś, co zastępowało setki wypowiedzianych słów. Kiedy świadkowie czasów już milkną, to dukt pędzla wiedzie nas przez historię życia kolejnych pokoleń.